Cześć! W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, co być może wielu z Was wydaje się bardzo dziwne i bardzo nietypowe, a mianowicie o tak zwanych panicznych zakupach. Zapraszam! Mam na imię Monika, jestem psychologiem i autorką bloga Psycholog Pisze, a na kanale Psychologia na co dzień dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem z szeroko rozumianej psychologii. A zatem, jeżeli jest to tematyka, która w jakikolwiek sposób Was interesuje, to zachęcam do subskrypcji, zostawiania łapek w górę i dzieleniem się swoimi refleksjami w komentarzach. A tymczasem przejdźmy do tematu odcinka. Na pewno kojarzycie te sceny jak z filmów o apokalipsie, gdy ludzie masowo rzucają się do sklepów i zaczynają wykupywać wszystkie rolki papieru toaletowego, a potem doszło do tego jeszcze mydło. I czyżby ludzie nagle masowo postanowili zacząć się myć albo bali się epidemii grypy żołądkowej? Otóż nie, tak właśnie wyglądają paniczne zakupy, a ponieważ dzieją się one wystarczająco rzadko, czy być może niewystarczająco często, byśmy się z nimi oswoili, dlatego mogą wydawać się dziwne, a czasem nawet przerażające. Jak już zapewne wiecie, bo wielokrotnie o tym mówiłam, najbardziej obawiamy się tego, co jest nieznane, co jest niepewne, z czym się nigdy w życiu nie spotkaliśmy wcześniej. I tak też jest z panicznymi zakupami. I chciałabym teraz przedstawić Wam kilka możliwych naukowych, psychologicznych wyjaśnień tego bardzo dziwnego zjawiska. Jedno z możliwych wyjaśnień jest takie, że każdy z nas ma tak zwane dwa typy myślenia. Jest to myślenie umysłem logicznym, takim, który bierze pod uwagę argumenty i jakieś logiczne przemyślenia. Natomiast drugi typ myślenia, drugi typ umysłu to umysł emocjonalny. I w momencie, gdy umysł racjonalny mówi, nie no kurczę, nie potrzebuję kolejnej rolki papieru, bo mam w domu zapas, ten emocjonalny mówi, aha, lepiej mieć, niż później miałoby zabraknąć. Ten nasz umysł emocjonalny jest też bardzo wrażliwy na wyraziste obrazy, na to, co nam pokazują i to, co słyszymy. Dlatego jeżeli widzimy mnóstwo, dziesiątki ludzi w maseczkach, którzy biegną przez sklep tylko po to, żeby dorwać ostatnią rolkę papieru toaletowego, no to to działa. Jako ludzie mamy też taką tendencję do wyczekiwania lęku. Jest to ten taki dreszcz na całym ciele i to ciągłe napięcie, gdy na przykład robimy sobie badania krwi, ale wizytę lekarską mamy dopiero za tydzień i ten tydzień musimy przeczekać, zastanawiać się, co to się wydarzyło i że na pewno jest wszystko co najgorsze. I baliśmy się epidemii, zanim ona jeszcze w ogóle dotarła do Polski, zanim dotarła do naszego województwa i zanim dotarła do naszego miasta. I wyczekując tego lęku, próbujemy się też jakoś podświadomie na ten lęk, na jego duże natężenie przygotować. I na tym też polegają zakupy paniczne. Musimy też pamiętać o tym, że lęk jest zaraźliwy. Przenosi się z człowieka na człowieka jak każda inna choroba czy każdy inny wirus. I może się to dziać bez względu na to, czy jest jakiś racjonalny powód do tego lęku, czy też go nie ma. Dlatego jeżeli widzimy, że ktoś robi duże zakupy i wykupuje ostatnie 5 kilo ryżu, to zastanawiamy się nad tym, czy my przypadkiem też byśmy tego nie potrzebowali, że może jednak mimo wszystko dobrze to robić. Bo skoro ktoś się boi, no to znaczy, że jest powód do strachu. Musimy też pamiętać o tym, że jest coś takiego jak zbiorowa mentalność. Czyli jako istoty społeczne definiujemy zagrożenie na podstawie tego, w jaki sposób zachowują się inni ludzie. Być może kojarzycie takie masowe ucieczki, gdzie ludzie się taranują kompletnie bezmyślnie, nie zastanawiają się nad tym, co się dzieje, po prostu widzą zagrożenie, widzą ludzi, którzy reagują na to zagrożenie, więc oni automatycznie też reagują. I tak samo jest z nami. Jeżeli widzimy w telewizji wielokrotnie powtarzane kawałki filmów, że ktoś biegnie po papier toaletowy, no to my będziemy już najprawdopodobniej w połowie drogi do sklepu.
My też mamy bardzo niską tolerancję na niepewność. Bardzo trudno jest nam przyjąć do wiadomości, że jakaś sytuacja może mieć negatywny finał bez względu na okoliczności, że coś złego i tak może się stać bez względu na to, czego byśmy nie zrobili i jakich środków ostrożności byśmy nie podjęli. Ten problem najczęściej dotyczy osób, które mają problemy z zaburzeniami lękowymi, ale nie tylko, bo taka nietolerancja na niepewność może dotyczyć nas wszystkich i to też jest jedna z przyczyn panicznych zakupów. Pamiętajmy też o olbrzymiej potrzebie poczucia kontroli. Trudno jest nam przyswoić taką wiedzę, że każdy z nas, bez względu na to, jakie środki ostrożności podejmie, czy będziemy nosić maseczki, rękawiczki i czy będziemy myć ręce 20 razy dziennie, to i tak może się zdarzyć, że w jakiejś sytuacji złapiemy chorobę. I zakupy mają nam pomóc w tym, że odzyskamy chociaż odrobinę kontroli, że nawet jeżeli mielibyśmy złapać jakiegoś wirusa, to przynajmniej będziemy na niego gotowi. I już na koniec musimy pamiętać o czymś takim jak plotki i fake newsy, czyli te wszystkie nieprawdziwe informacje, fałszywe informacje, które do nas docierają z telewizji i z internetu. Musimy pamiętać, że czasami bardzo trudno jest nam zweryfikować jakiś fakt i czasem łatwiej jest nam w niego uwierzyć, jak mówi o tym telewizja albo jak mówi o tym człowiek, który jest dla nas w jakiś sposób autorytetem. Ale musimy pamiętać, że na przykład braki w papierze toaletowym to była plotka, która została rozpuszczona w Tokio, potem przeszła na Stany Zjednoczone i na Kanadę, no a potem to już się rozlało na cały świat. A jak to się skończyło, mieliście okazję zobaczyć. Okej, no to teraz przyznajcie się, co kupiliście w panice. Czy była to mąka, ryż, papier toaletowy, mydło antybakteryjne, czy jeszcze coś innego. Przyznaję, że gdy sama wylądowałam w sklepie spożywczym i zobaczyłam, co się dzieje przy półkach z papierem toaletowym i że jedyny papier, który został, kosztuje 35 zł i w zasadzie no nie wiadomo, co z tym fantem zrobić, to trochę zgłupiałam, dlatego ten temat mnie dosyć mocno zaciekawił i chciałam sama go zgłębić i przedstawić też Wam, jak to wygląda, gdy robimy paniczne zakupy w dobie pandemii.